części nabożeństwa. Tym razem przed nami czas, w którym będziemy mogli poświęcić uwagę nadal studiując Słowo Boże. Słowo, które daje nam pewien wgląd w naturę ludzkości, ale także sposób Bożego działania. Kilka razy zmieniałem tytuł tego dzisiejszego kazania. W końcu pozostało jedno. Boża strategia ratunku. Chciałbym, byśmy przenieśli się w czasie do lat 40. VII wieku przed naszą erą. A więc sporo czasu. Ale także byśmy w kontekście tamtych wydarzeń spojrzeli na czas, w jakim my dzisiaj żyjemy. Boża strategia ratunku jest niezwykła i bazuje na działaniu wyprzedzającym pewne zdarzenia, które Bóg przewiduje, a jednocześnie dającym wielką naukę dla tych, którzy z historii chcą ją zaczerpnąć. Co prawda, ludzie mówią, że historia nie jest w rzeczywistości żadną lekcją dla współczesnych, niezależnie od tego, w którym czasie żyli, dlatego że sami chcemy na własnej skórze doświadczać tego, co w naszym życiu może się zdarzać. Bardzo często boleśnie tego doświadczamy, nie korzystając z doświadczeń, często tych negatywnych, w pozytywnym sensie, doświadczając, byśmy mogli uniknąć tego, co nie jest dla nas zbyt dobre, szczególnie w naszych tych fizycznych odczuciach. Powiedziałem, że chcę się przenieść do lat 47 wieku przed naszą erą, dlatego że w ogóle chciałbym dzisiaj mówić na temat pewnych podobieństw współczesnej cywilizacji, naszej cywilizacji, myślę, że nie tylko europejskiej, ale w ogóle światowej cywilizacji, z tym, co miało miejsce właśnie w okresie poprzedzającym niewolę babilońską i tuż po niej. Chciałbym zwrócić uwagę na przyczyny i skutki pewnych działań, które legły u podstaw wielkiego doświadczenia narodu izraelskiego właśnie w okresie niewoli babilońskiej. Lubię czytać Słowo Boże w taki sposób, by móc z różnych części tego słowa zaczerpnąć informację dotyczącą jednego jakiegoś okresu czasu. Ten okres czasu dotyczący bezpośrednio przed doświadczeniem niewoli babilońskiej jest bardzo interesujący. Bowiem gdybyśmy zaczęli od takich bardzo negatywnych zjawisk, które miały miejsce w sensie duchowym, ale także i moralnym w Izraelu w VII wieku, to możemy powiedzieć, że z całą pewnością musielibyśmy zwrócić uwagę na Manasesa i Amona, którzy w niezwykły sposób odprowadzili Izraela od Boga. I potem nagle, jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, pojawia się Jozjasz, który jest całkowicie odmienną postacią od poprzedników swoich królów Judy, można powiedzieć, raczej niż Izraela, bo na tym chcę dzisiaj się koncentrować. A więc mamy do czynienia z człowiekiem, który w wieku 8 lat rozpoczyna swoją, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, karierę królewską. Mija czas, mija 18 lat od momentu objęcia rządów w Izraelu. W rzeczywistości ktoś musiał prowadzić go, bo jako 8-letni chłopiec nie mógł zajmować się ani za bardzo polityką, ani gospodarką. Byli ludzie, którzy robili to za niego, ale kiedy dorasta, 18 lat później, możemy sobie dodać te liczby, mamy 26-letniego młodego mężczyznę, który dochodzi do wniosku, że wartości duchowe mają ogromne znaczenie
i dlatego postanawia zrobić coś przede wszystkim z świątynią, która znajduje się już w dosyć opłakanym stanie. W momencie, kiedy zaczyna się naprawa świątyni, między innymi we wnętrzu tego przepastnego, można by powiedzieć, budynku, znajdują księgę zakonu ludzie, którzy zaczynają robić porządki wewnątrz. Jest to właśnie ten czas, 18 rok panowania Jozjasza. Ale ciekawą rzeczą jest cały kontekst wydarzeń, które dzieją się właśnie w tym momencie. Z jednej strony mamy historię królów izraelskich, ale gdzieś w tle wydarzeń dzieją się historie troszeczkę jakby odmienne, które będą miały ogromny wpływ na to, co będzie się działo w przyszłości. W przyszłości mówię o tej przyszłości, jaka dotyczyła Jozjasza i kolejnych władców Judy. Mianowicie 5 lat wcześniej, czyli wtedy, kiedy Jozjasz miał 21 lat, zostaje powołany do służby Jeremiasz. Jeremiasz, który ma szczególne poselstwo Boga właśnie do Judy. Zresztą także i do Izraela. Ma szczególne poselstwo, które ostrzega przed wydarzeniami, które będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości. Ale wtedy, kiedy Jeremiasz już przez 5 lat jest głosicielem niezbyt popularnych treści, kiedy znajduje się Księgę Zakonu w świątyni, Jozjasz wysyła swoich posłańców nie do Jeremiasza, który najprawdopodobniej jest już znany, bowiem jeżeli przez 5 lat w Jerozolimie działa jako wysłaniec Boży, to z całą pewnością jest znany. Ale jest ktoś o większym autorytecie, do którego Jozjasz ma więcej zaufania. Dlatego wysyła swoich zaufanych ludzi, aby zapytać o wolę Boga w odniesieniu do Judy, czy także do Izraela. Tą postacią była prorokini Hulda. A więc mamy już dwóch czy dwoje proroków, którzy znajdują się w Jerozolimie, proroków, którzy mają przekazać informację dotyczącą planów Bożych w stosunku do swojego ludu. Ta historia jest niezwykle ciekawa, dlatego że niedługo potem rozpoczyna się pierwsza deportacja Judejczyków, czyli mieszkańców Jeruzalemu i okolicznych miejscowości do Babilonu. To właśnie wtedy zabierany jest do Babilonu człowiek, który stanie się jednym z największych proroków dzisiaj przez nas traktowany jako ten, który ma wizję historii Ziemi aż do końca świata. Prorok Daniel. Ale ciekawą rzeczą jest, że właśnie tam w Babilonie po 5 latach już tej niewoli części mieszkańców Judy w Babilonie pojawia się kolejny prorok, prorok Ezechiel. Ezechiel, który ma też poselstwo do przekazania tym, którzy zostali uprowadzeni i znajdują się w Babilonie. A więc mamy taki dosyć szeroki obraz działania Bożego, który ukierunkowany jest na przekazanie wiarygodnej informacji ludziom, którzy mogliby być, czy zechcieliby być zainteresowani tym, co Bóg ma im do powiedzenia. Tym bardziej, że mamy wielkiego króla reformatora, który próbuje za wszelką cenę odsunąć te wszystkie trendy pogańskie, które weszły do narodu Bożego jako coś bardziej atrakcyjnego niż ta monoteistyczna religia Abrahama, jakbyśmy to mogli powiedzieć, ich praojca. Jednak wszystko to, co miało miejsce za czasów panowania Manasesa i Amona, odcisnęło tak wielkie piętno na świadomości ludności judejskiej, ale także i izraelskiej, może jeszcze w większym stopniu,
izraelskiej, że trudno było w jakikolwiek sposób trafić do świadomości tych ludzi z Bożym poselstwem. Dziś chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na kwestie, które legły u podstaw tych wydarzeń, o których do dzisiaj wspominamy, a jednocześnie wydarzeń, które powinny być dla nas lekcją, tą lekcją historii, z której wyciągniemy wnioski dla siebie samych. Można by zadać sobie pytanie, dlaczego tak wielu proroków, bo na tym się nie kończy liczba proroków, którzy w tamtym okresie występowali. Na tym nie kończy się lista ludzi, których Bóg wysyła, aby za wszelką cenę, podkreślam, za wszelką cenę, spowodować zmianę sposobu myślenia swojego narodu, swojego ludu, swoich ambasadorów w świecie, bo przecież chyba to jest bardzo adekwatne stwierdzenie w kontekście oczekiwań Bożych w odniesieniu do Izraela i Judy. Ta historia wiedzie nas do drugiej Księgi Królewskiej, 24 rozdziału. I tam chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewne działania króla Nebukadnezara, który zachowuje się w trochę nieprzewidywalny sposób. 24 rozdział i tam czytam od wiersza 10. W tym czasie nadciągnęli słudzy Nebukadnezara, króla babilońskiego, pod Jeruzalem i miasto zostało oblężone. A gdy potem sam Nebukadnezar, król babiloński, przybył pod miasto, a słudzy jego je oblegli, wyszedł Jehojakim, król judzki, wraz ze swoją matką i ze swoim dworem i ze swymi dostojnikami i eunuchami do króla babilońskiego. Wtedy król babiloński kazał go pojmać w 8 roku swojego panowania. A więc już jesteśmy w 6 wieku przed naszą erą. Jesteśmy w tym czasie, kiedy jest deportowany król judzki do Babilonii, ale ciekawą rzeczą jest to, że na jego miejsce, jak mówi 17 werset, król babiloński, Nebukadnezar, ustanawia kogoś innego. 17 werset mówi nam tak. Na jego miejsce ustanowił król babiloński królem jego stryja Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedekiasz. I tu jest bardzo zaskakująca i ciekawa informacja. Dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, Nebukadnezar był pogańskim królem, jednocześnie wyznawcą politeistycznej religii, a więc religii, która w żadnym stopniu nie uwzględniała poglądów Izraela. Ale ten król, który bierze do niewoli poprzedniego i ustanawia właśnie Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedekiasz, zachowuje się w sposób troszeczkę dziwny. Gdybyśmy przeszli do księgi proroka Daniela, zauważylibyśmy, że młodych ludzi, bardzo zdolnych, których wybrał czy wyselekcjonował spośród wszystkich deportowanych po to, aby uczyli się w jego szkole wyższej, a więc mieli nabywać wszelkich umiejętności, jakie były wtedy dostępne i wiedzy, nadaje imiona, w których przewija się jak gdyby nazwa jego bogów. Tak Daniela nazywa Baltazarem, jak i jego 3 towarzyszy, którzy tam w księdze Daniela są wymienieni. Także daje im imiona inne niż mieli jako Judejczycy. I w każdym z tych imion występują bogowie, czy Bóg jakiś właśnie z tej kultury babilońskiej, religii babilońskiej. Natomiast kiedy Nabukadnezar przychodzi do Jerozolimy, oblega ją, zwycięża i nadaje imię nowemu królowi, to nadaje imię bardzo nietypowe, jak dla niego, pamiętając o tym, co zrobił właśnie w Babilonie z deportowanymi młodymi ludźmi. Mianowicie
słowo Sedekiasz czy Sedecjasz znaczy Jahwe jest moją pomocą. Jak można było jako przeciwnik, jako ktoś, kto zawojował kraj, a tym samym zawojował religię i Boga, bo przecież wówczas wojny, które odbywały się, to były wojny bogów. Ten król, który zwyciężał, w rzeczywistości cieszył się oczywiście chlubą zwycięstwa, ale oddawał cześć swojemu Bogu i jemu przypisywał zwycięstwo. Natomiast Nebukadnezar, mimo że odniósł zwycięstwo, mimo że zmienia wolny kraj w kraj lenny, podporządkowany sobie, ustanawia króla, to nie nadaje mu imienia swojego Boga, zwycięskiego Boga w tej bitwie, ale nadaje mu imię, które sugeruje, że Bóg Jahwe jest jego pomocą. Być może brzmi to troszeczkę prześmiewczo, bo można by powiedzieć, cóż to za Bóg, który przegrał z Bogiem babilońskim. Ale mógł dać wiele do myślenia Sedekiaszowi, czy jak nazywał się w rzeczywistości Mataniaszowi. Mogło mu to dać wiele do myślenia, że w rzeczywistości, jeżeli uchwyci się prawdziwego Boga Jahwe, będzie w stanie funkcjonować w tych warunkach, w jakich dane mu było funkcjonować. Ale historia toczy się innymi zupełnie torami. Nie bacząc na nowe imię, a właściwie jego znaczenie, Sedekiasz otacza się ludźmi, których właściwie nie tyle on sam, co oni sami nazywają się prorokami. Jest bardzo znamienne, że w momencie, kiedy pojawia się prorok Boży, zawsze w tym samym momencie musi pojawić się jakiś prorok zastępczy, prorok, który będzie przekazywał odmienne poselstwo od tego, który jest wysłany przez samego Boga. Spróbujemy znaleźć w Słowie Bożym pewne fragmenty, które pokazują nam, jak to się działo właśnie w tamtym czasie. Otwórzmy Księgę Jeremiasza, bo właśnie tam, w 24, 23 rozdziale, znajdziemy informację dotyczącą wielu fałszywych proroków, którzy pojawili się w Jerozolimie. Z jednej strony widzimy wielu proroków, którzy naprowadzają naród Boży na tą właściwą drogę, a z drugiej strony widzimy proroków, którzy są samozwańczymi prorokami i nie mówią tego, co w późniejszym czasie miało okazać się prawdą. 23 rozdział i tam czytam od wiersza 13. Widziałem wprawdzie u proroków Samarii rzeczy gorszące. Prorokowali w imieniu Baala i zwodzili mój lud Izraela. Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę. Cudzołożą, postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. To też wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. I dalej, 16 i 17 werset. Tak mówi Pan Zastępu. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. I można by powiedzieć, bądź tu mądry, kogo słuchać. Kiedy serce ukierunkowane jest na dobre życie, a pojęcie dobrego życia jest zupełnie różnie interpretowane przez różnych ludzi, a szczególnie tych, którzy widzą w dobrym życiu tylko i wyłącznie przyjemności i dobrobyt, wówczas z całą pewnością, kiedy mają do wyboru wybrać złowieszcze poselstwo mówiące o zniszczeniu Jeruzalemu,
o 70-letniej niewoli, o wygnaniu do zupełnie obcej ziemi, z całą pewnością milsze dla ucha jest stwierdzenie chociażby fałszywego proroka, ale proroka, który twierdzi, że pokój mieć będziecie, jak czytaliśmy. Czy, jak powiedziane było na końcu, nie przyjdzie na was nic złego. Ta historia pokazuje, jak skomplikowane było życie duchowe, ale także moralne w tamtym okresie czasu. Jak bardzo ludzie nie potrafili rozróżnić między tym, co właściwe, a tym, co niewłaściwe. Między tym, co prawdziwe, a tym, co nieprawdziwe. Dochodząc do zachowań, które, czy wniosków, które wcale nie były w stanie rozróżnić między prawdziwym prorokiem a fałszywym, mimo że ten fałszywy, jak czytaliśmy, postępował kłamliwie, utwierdzał złoczyńców w złym czy cudzołożu. Od razu nasuwa się nam myśl z wypowiedzi Jezusa Chrystusa, który mówi, że po owocach ich poznacie je. Jakże łatwo było rozróżnić tych fałszywych proroków w ludzi, w Jeruzalemie, a jednak nie zostali rozpoznani. Nie zostali rozpoznani i niestety większy posłuch zyskiwali niż Jeremiasz, niż inni prorocy, którzy żyli w tamtym czasie. Ta historia pokazuje nam z jednej strony, jak niebezpieczne jest ufanie tylko i wyłącznie swoim ocenom, jeśli chodzi o weryfikację tego, kto mówi prawdę, a kto mówi kłamstwo. Że potrzebujemy takiego szczególnego Bożego działania, o którym mówi apostoł Paweł, nawiązując do darów ducha, rozróżnianie duchów. To jest coś, co jest nam niezwykle potrzebne, abyśmy mogli w rzeczywistości wyselekcjonować, kto jest prorokiem Bożym, a kto prorokiem złego. Można by zadać pytanie, w jaki sposób nabyć takiej umiejętności? Skoro jest mowa o darze, więc możemy jedynie o niego prosić. Ale z całą pewnością Pan Bóg za nas wszystkiego nie załatwi. Potrzebujemy dogłębnego studiowania Słowa Bożego. Tego Słowa Bożego, w którym znajduje się absolutna prawda, prowadząca nas w prostej linii do zwycięstwa, do znalezienia się w Królestwie Bożym. Kiedy czytamy księgę proroka Ezechiela, a więc tego, który już w tamtym czasie jest w Babilonie, to w księdze Ezechiela znajdujemy pewne proroctwo mówiące na temat wydarzeń nie tyle w Babilonii, co wydarzeń mających nastąpić w Jeruzalemie. Zastanawiałem się, dlaczego prorok Ezechiel został przez Boga natchniony, aby mówić w Babilonie o czymś, co miało miejsce mieć w Jeruzalemie. Kilka tysięcy kilometrów od Babilonu. Ale wydaje się, mimo tych wielkich odległości, że komunikacja między Babilonią a Judeą przebiegała na dosyć przyzwoitych zasadach i z całą pewnością po pewnym czasie to proroctwo, które było pewnego rodzaju pantomimą, jak za chwilę się przekonamy, dotarło do Sedekiasza, a jednocześnie wypowiedzi Jeremiasza doprowadziły, że Sedekiasz znalazł się w bardzo kłopotliwej sytuacji, nie bardzo umiejąc odczytać jedno i drugie proroctwo tak zupełnie do końca. Popatrzmy więc na 12 rozdział księgi proroka Ezechiela. I tam od wiersza 7 czytamy o tej pantomimie, jaką wykonał prorok Ezechiel. I uczyniłem tak, jak mi kazano. W dzień wyniosłem swoje toboły jako toboły wygnańca. Wieczorem wybiłem ręcznie otwór w murze i wyszedłem w ciemności na ich oczach. Wyniosłem toboły na ramionach. Następnego ranka doszło mnie słowa Pana tej treści. Synu człowieczy, czy dom izraelski, dom przekory, nie mówił do ciebie, co to robisz?
Powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, ta wyrocznia dotyczy księcia w Jeruzalemie. Jaki książę jest w Jeruzalemie? No nie żaden inny, tylko właśnie Sedekiasz. I co dalej? A książę, który jest, przepraszam, ta wyrocznia dotyczy księcia w Jeruzalemie i całego domu izraelskiego, który w nim mieszka. Mów, ja jestem dla was znakiem, jak ja zrobiłem, tak im zrobią. Pójdą na wygnanie do niewoli. A książę, który jest wśród nich, weźmie toboły na ramiona i wyniesie w ciemności, wybije w murze otwór, aby się nim wydostać, zakryje swoją twarz, aby nie widzieć kraju na oczy. I rozciągnę nad nim swoją sieć i będzie schwytany w moje sidła i każę go zaprowadzić do Babilonu, do kraju Chaldejczyków, lecz go nie zobaczy i tam umrze. Te wydarzenia dopiero miały nastąpić. Minęły zapewne miesiące, a przynajmniej dwa, zanim ten opis pantominy, jaką wykonał Ezechiel, dotarł do Jeruzalemu. Ale jakże sprzeczne to było z tym, co słyszał od Jeremiasza. Bowiem Jeremiasz mówi Sedekiaszowi, pozwólcie, że jedynie opowiem, bo brakłoby nam czasu, gdyby czytać wszystkie teksty. Jeremiasz mówi Sedekiaszowi, że jeśli podda się królowi babilońskiemu i podporządkuje się jemu jako, no co by nie powiedzieć, lenny król, wówczas będzie wszystko w porządku. Będą mieszkać w Jeruzalemie, będą rolnicy uprawiać swoje pola okoliczne i co prawda będzie to uciążliwe, ale jednak pozostaną na swojej ziemi. Natomiast jeśli nie podporządkuje się decyzjom króla babilońskiego, wówczas nie tylko, że utraci swoje królestwo i swój lud, to jeszcze zostanie deportowany do Babilonu. Nie wiem, na ile dokładne były te przekazy, które docierały do Sedekiasza z tego, co wykonał Ezechiel, ale być może zwrócił szczególnie uwagę na tą ostatnią wypowiedź, którą tutaj Ezechiel przytacza. I mówi tak, że 13 werset. I rozciągnę nad nim swoją sieć i będzie schwytany w moje sidła i każę go zaprowadzić do Babilonu, do kraju Chaldejczyków, lecz go nie zobaczy. Co mógł sobie pomyśleć Sedekiasz? Jest to jakaś niekonsekwencja. Niby mam iść do Babilonu jako niewolnik, jako zdetronizowany król, ale jednocześnie mam nie zobaczyć Babilonu. Jest to jakaś wewnętrzna sprzeczność, której nie rozumiem. A jeśli skonfrontował to także z wypowiedziami Jeremiasza, to tym bardziej wydawało mu się, że ten argument przemawia raczej za tym, że to ci drudzy prorocy są prawdziwymi prorokami Boga, a nie Jeremiasz czy Ezechiel. Co dało mu asumpt do tego, aby zgodzić się z książętami ludzkimi i jednak bronić za wszelką cenę miasta i mieć nadzieję, że Nebukadnezar nie zdobędzie tego miasta. Możemy też popatrzeć z innej strony na te wydarzenia. Od strony tego, który chciał doprowadzić do zniszczenia Bożych reprezentantów, Bożych ambasadorów tamtego czasu i w tamtym miejscu. To było strategiczne miejsce. Miejsce, przez które ciągnęły całe karawany kupców, ludzi, którzy przemieszczali się z jednego krańca kontynentu na drugi. Izrael miał być w rzeczywistości tym ambasadorem, który miał przekazywać wiedzę, tą wiedzę dotyczącą jednego Boga, który jest stwórcą wszechrzeczy. A jednak ten, który miał stać się ambasadorem dobra i prawdy, stał się ambasadorem zła i kłamstwa. Tak więc Pan Bóg nie mógł dłużej znieść tego, co działo się w tamtym miejscu i doprowadził do zapowiadanej wcześniej wielkiej niewoli 70-letniej i zburzenia Jerozolimy w całości, w tym także świątyni. Czy to daje nam jakiś wgląd w rzeczywistość nam bardziej współczesną? Czy my dzisiaj możemy wyciągnąć jakieś lekcje z tej tragicznej historii?
jaka miała miejsce właśnie w tamtym czasie zapanowania Sedekiasza i wcześniej kilku królów. Dwaj z nich panowali tylko przez 3 miesiące, czy po 3 miesiące, a więc te rządy bardzo szybko się zmieniały na skutek różnych zawirowań politycznych. Czy my możemy wyciągnąć jakieś szczególne wnioski właśnie z tego, co tam miało miejsce? Myślę, że tak. Jeśli odniesiemy się do wypowiedzi Jana z Apokalipsy, wiemy, że czas końca w jakimś tam stopniu jest utożsamiony z Babilonem. Zresztą Babilon występuje tam powszechnie w proroctwie Jana. Jest nawoływanie do wyjścia z Babilonu. Jest mowa na temat wielkiej nierządnicy, która jest pewnego rodzaju symbolem tego duchowego Babilonu współczesnego nam. Ale jednocześnie, kiedy patrzymy uważnie, zauważamy w coraz większym stopniu, że pojawiają się, w cudzysłowie, rzecz ujmując, prawdy, które prawdami nie są. A więc pojawiają się prorocy. Tutaj należałoby w pewnym sensie zdefiniować słowo prorok, bowiem wtedy zrozumiemy, że w rzeczywistości prorok to nie tylko ten, który przepowiada przyszłość, ale prorok to jest człowiek, który mówi w imieniu Boga, który mówi jak gdyby w zastępstwie Boga. A więc każde działanie, które ma na celu upowszechnienie jakiejś teologicznej idei w jakimkolwiek wyznaniu religijnym, a szczególnie chrześcijańskim, ma znamiona albo proroctwa, które jest pochodzenia Bożego, albo proroctwa, które jest pochodzenia jego przeciwnika. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, i myślę, że musimy sobie to ciągle przypominać, bo to jest bardzo istotne. To jest coś, co wielu z nas uchroni przed problemami, jakie przyjdą w niedługim czasie. W 4 wersecie 24 rozdziału mówi w następujący sposób. A Jezus odpowiadając rzekł im, odpowiadając na pytanie, kiedy się stanie to, czego się spodziewali, a więc koniec świata i Królestwo Jezusa Chrystusa, które miało opanować cały świat zgodnie z tym, o czym pisał prorok Daniel. A Chrystus mówi tak. A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, aby was ktoś nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. A więc mamy samozwańczych Chrystusów, Mesjaszy, którzy mają się objawić. Nie jest tajemnicą, że dzisiaj praktycznie rzecz biorąc na każdym kontynencie znajdują się tacy ludzie, którzy uważają się za Mesjaszy. Za tych, którzy w rzeczywistości są tymi, który miał przyjść. 24 werset 24 rozdziału Mateusza mówi, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Wielu wybranych zostało zwiedzionych w Jerozolimie przez fałszywych proroków. Przez tych proroków, którzy mówili sprzeczne proroctwa z tym, co przekazywał Bóg. Ludzie nie do końca potrafili rozróżnić prawdę, jaką słyszeli. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że jest podobnie? Z całą pewnością. Rozczłonkowanie prawdy pomiędzy różne kościoły. Niektórzy mówią, że dzisiaj już jest około 51 tysięcy kościołów chrześcijańskich, wyznań chrześcijańskich. To jest coś trudne do opanowania, kiedy patrzymy na same liczby, a cóż dopiero, kiedy chcielibyśmy patrzeć na credo, jakie każde wyznanie stawia naprzeciw. To jest coś, co z jednej strony jest trudne do opanowania, a z drugiej strony jest świadectwem nadchodzących wydarzeń, które tak jak w przypadku Jerozolimy, tak dzisiaj w przypadku całego świata mają doprowadzić do zupełnego unicestwienia życia na tym terenie. Historia zatacza krąg.
pokazuje nam wydarzenia, których nie chcielibyśmy dożyć, czy których nie chcielibyśmy doświadczyć. Ale jednak to będzie miało miejsce. Bardzo ciekawą rzeczą jest, że wypowiedź Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału rzadko przez nas kojarzona jest z tym, co mówił właśnie Jeremiasz prorok, a więc ten, który żył w tym okresie niewoli babilońskiej i także w tym okresie bezpośrednio poprzedzającym niewolę babilońską. Właśnie tenże Jeremiasz w 4 rozdziale swojej księgi mówi dokładnie to samo niemalże, co mówi Pan Jezus. Tyle tylko, że innymi słowami. Zastanawia to, że także w pewnym sensie miesza pewne pojęcia, zespalając je ze sobą w jedną całość, mimo że one dotyczą różnych okresów czasu. Pamiętamy, że Pan Jezus najpierw ostrzega apostołów przed tym, co miało się zdarzyć w 70 roku naszej ery, kiedy to Jerozolima została zdobyta przez Rzymian, a jednak wszyscy ci, którzy uwierzyli w ostrzeżenie Jezusa Chrystusa, a więc chrześcijanie znajdujący się w Jerozolimie, opuścili ją i podobno nikt z chrześcijan, jak mówi tradycja, nie zginął w czasie tego wielkiego spustoszenia, jakie miało miejsce właśnie za czasów działania Tytusa. Ale Jeremiasz w 4 rozdziale, posłuchajcie, w jakże podobny sposób mówi do tego, co powiedział Pan Jezus. Chcę czytać od wiersza 19. O, jak mi smutno, jak mi smutno, wije się z bólu. O, ściany serca mego, moje serce jest zaniepokojone, nie mogę milczeć, bo głos trąby słyszysz, moja duszo, zgiełk wojenny. Klęska następuje po klęsce. Cały kraj jest spustoszony. Znienacka zostały zniszczone moje namioty. W mgnieniu oka moje zasłony. Jak długo mam patrzeć na chorągiew, słyszeć głos trąby? Jakże głupi jest mój lud. Nic o mnie nie wie. Niemądre to i nierozumne dzieci są biegłe w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją. I tutaj nagle przechodzi do wydarzeń eschatologicznych i mówi tak. Spojrzałem na ziemię, a oto pustka i próżnia ku niebu, a nie było na niej niego światła. Spojrzałem na góry, a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki, a one się chwiały. Spojrzałem, a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały. Spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem, przez żar i jego gniew. Wydaje się, jakby Chrystus czerpał z tych słów, wyrażając nieco w inny sposób zapowiedź tego, co miało się zdarzyć, co ma się zdarzyć. Słowo Boże pokazuje nam, że wydarzenia z przeszłości jako żywo przypominają nam to, co jeszcze nie nastąpi. W 2 liście Piotra znajdujemy jeszcze jedno ostrzeżenie, które zostaje nam przekazane w wierszu, w rozdziale 3 i w wierszu 17, gdzie apostoł Piotr pisze tak. Wy, tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. To jest zachęta do tego, abyśmy jako ludzie oczekujący na największe wydarzenie w historii tej planety, abstrahuję oczywiście od wydarzenia na Golgocie, ale to jest kulminacja tych wydarzeń, które miały miejsce na Golgocie. To wydarzenie będzie niepodobne do czegokolwiek. Prorok Jeremiasz mówi, kiedy patrzę na ziemię, widzę pustkę i próżnię. Jako żywo odnosi się do czasu, w którym Bóg zaczyna stwarzać ziemię i mówi o chaosie, który panuje wszędzie. A Duch Boży unosił się nad tym wszystkim. Tym razem będzie się unosił, tylko że nie Duch Boży.
Ziemia zostanie zupełnie zniszczona w konsekwencji działania człowieka. Kiedy patrzymy na to, co dzisiaj się dzieje na tej planecie, jak bardzo zagrożeni jesteśmy nie tylko ze względów politycznych, ale także i środowiskowych, możemy powiedzieć, że słowa, które wydawały się być może nie do końca wiarygodne, a wypowiedziane przez proroka, że zniszczę tych, którzy psują ziemię, stały się w dzisiejszym czasie tak bardzo aktualne, że wydaje się, iż nie może być nic bardziej aktualnego od tego, co przepowiedział prorok wiele, wiele setek lat temu. Ludzie, którzy psują ziemię, którzy niszczą ziemię, więc Boże stworzenie jest nie tylko niszczone w kontekście ludzkości, która zamieszkuje tą ziemię, ale także i całej przyrody. Tego wszystkiego, co stanowi piękno tej planety. Dlatego tak bardzo powinniśmy być czujni i powinniśmy zwrócić uwagę na Słowo Boże, aby znajdować w nim te wnioski, które postawią nas na miejscu, o którym mówi apostoł Piotr, właśnie w tym 3 rozdziale, 17 wierszu, na gruncie mocnego stanowiska, bo mówi, abyście się nie dali wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. Jakie to jest mocne stanowisko? To nie jest tylko jakieś wewnętrzne przeświadczenie, ale mocne stanowisko to jest ugruntowanie w Słowie Bożym jako argumencie, który cementuje naszą nadzieję, naszą wiarę i naszą przyszłość. Nasze własne widzimisię nic tu w tej sprawie nie pomoże, a wręcz przeciwnie, może stać się dla nas jeszcze większym zagrożeniem. Potrzebujemy wzrastać w wiedzy, biblijnej wiedzy, w tej znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pozostawił nam to słowo właśnie po to, abyśmy mogli nie być zaskoczeni wydarzeniami, którymi będą zaskoczeni wszyscy. Niemalże wszyscy, oprócz niewielkiej grupy ludzi, która poważnie potraktowała słowo Pana Jezusa, tak jak ci, którzy poważnie potraktowali słowo Jeremiasza właśnie za czasów Sedekiasza. Nie chciałbym przedłużać, ale chcę powiedzieć, że był tam jeden człowiek, kiedyś na tym miejscu mówiłem o nim. Nazywał się Ebed-Melech, był Etiopczykiem. I to właśnie do niego Bóg poprzez proroka Jeremiasza skierował szczególne poselstwo, mówiąc mu: dlatego, że mi zaufałeś, nie musisz się bać. Możesz być spokojny i w rzeczywistości Ebed-Melech nie poszedł do Babilonu jako deportowany jeniec, ale pozostał na miejscu, właśnie tam w Judei i najprawdopodobniej zakończył swoje życie w pokoju. Dlaczego? Bóg mówi wyraźnie. Dlatego, że mi zaufałeś. Dlatego ochronię twoje życie. Nie musisz się bać swoich wrogów. Odwaga jest potrzebna, ale w większym stopniu potrzebne jest zaufanie do Bożego Słowa. Do prawdy, jaką wyznajemy, którą się szczycimy, ale pytanie, czy cenimy ją w wystarczający sposób, aby poważnie traktować to przesłanie, które Bóg przez swoje słowo do nas kieruje. Amen.